Twoje zdrowie, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest coraz cieplej, mamy coraz więcej warzyw, coraz więcej owoców. No i koktajle to bardzo dobry pomysł na wykorzystanie tych produktów. No właśnie, czy to dobre rozwiązanie, koktajle? Czy są dla każdego? Jeżeli będzie dobrze zbilansowany koktajl, to jak najbardziej. Praktycznie u każdego w diecie może występować, tylko kwestia właśnie z jakich składników będzie się składał. Bardzo często też uwzględniam koktajle w dietach właśnie moich podopiecznych, z tego względu, że są kolorowe, smaczne i to jest też dosyć taki prosty w przygotowaniu posiłek i, że tak powiem, szybki w spożyciu, więc jak mamy mało czasu, to u wielu osób naprawdę te posiłki się bardzo dobrze sprawdzają. No dobrze, oprócz koktajli mamy również smoothie, mamy shake'i. Czym one się różnią? Więc tak, koktajl jest przygotowany z warzyw albo owoców, albo z warzyw i owoców, z dodatkiem nabiału, czyli na przykład jogurtu, mleka, kefiru. Oczywiście mogą być jeszcze troszeczkę inne dodatki do tego, czy jakieś nasiona, orzechy, ale to jest taka baza. Natomiast smoothie jest przygotowany głównie z owoców i lub z warzyw, ale już bez nabiału. I w smoothie charakterystyczna jest taka kremowa konsystencja właśnie tego napoju. A jeżeli chodzi o szejki, to jest połączenie owoców zazwyczaj z dodatkiem lodów. Więc wychodzi nam taki deser. Odświeżający taki. Dobrze. Czy możemy zamienić jakiś posiłek w naszej diecie właśnie na koktajl, smoothie bądź shake'a takiego? Tak, jak najbardziej. Często też w dietach redukcyjnych jest to dobry sposób na posiłek, tylko tak jak wspominałam, musi zawierać odpowiednie składniki. Więc teraz może tak pokrótce bym powiedziała, co jest ważne, aby znajdował się w koktajlu. Jak skonstruować taki napój? Dokładnie, więc bardzo ważne, żeby znajdowało się też tam źródło białka. Czyli tak jak wspominałam, w koktajlach może to być na przykład mleko. Ja często też zachęcam, żeby wybierać produkty fermentowane, czyli na przykład kefir, z tego względu, że od razu będzie korzystne działanie dla naszej mikrobioty jelit. Ale mogą być też na przykład dla osób na diecie wegańskiej produkty już nie nabiałowe, ale na przykład napoje roślinne. Więc jak najbardziej tutaj uwzględniamy to jako białko. Albo też orzechy. Też są źródłem białka, więc dla osób na diecie wegańskiej jak najbardziej będzie to dobre rozwiązanie. Kolejna kwestia, powinno się też znajdować źródło tłuszczy, zdrowych tłuszczy, czyli na przykład może to być awokado, mogą to być też wspomniane już orzechy czy nasiona, masło orzechowe, które też podbije nam smak tutaj koktajlu, więc jak najbardziej. No i trzecia bardzo ważna rzecz to błonnik. Więc ważne, żeby znajdował się też w tym posiłku i możemy go dostarczyć albo za pomocą np. dodatku warzyw, albo też właśnie nasion, można siemię lniane dodać, można otręby też dodać, czyli produkty takie pełnoziarniste, więc tutaj mamy bardzo taki szeroki wachlarz. To, co jest istotne, to kwestia węglowodanów, bo bardzo często też jak rozmawiam właśnie z pacjentami, to słyszę, że koktajl na przykład jest wykonany na przykład z banana i dodaje się banan, mleko i już tutaj mamy cały posiłek. No a wtedy ten posiłek zawiera bardzo dużo węglowodanów i takich cukrów prostych, które bardzo szybko podnoszą poziom cukru właśnie, poziom glukozy we krwi i czujemy w danym momencie właśnie więcej trochę energii. Ale później ten poziom glukozy właśnie ulega redukcji i możemy już czuć się bardziej tacy ospali. Więc to jest ważne, żeby wtedy do tego produktu dodać jeszcze, znaczy do tego posiłku dodać jakieś źródło tłuszczy, które spowolni właśnie wchłanianie glukozy. No dobrze, no ale który posiłek zastępujemy koktajlem? Czy to jeden z głównych, z trzech głównych, czy po prostu to traktować jako przekąskę? Znaczy, no nie ma to jakiejś bardzo dużej takiej teorii, no na pewno nie obiad, bo to nie będzie wtedy aż taki posiłek pełnowartościowy, ale u niektórych sprawdzają się na śniadania, dobrze zbilansowane właśnie koktajle. Ja najczęściej w dietach uwzględniam tak na drugie śniadania, czasem na podwieczorki, to już jest kwestia indywidualna, nawet na kolację może być, jeżeli będzie dobrze zbilansowany, więc to już ważne, żeby po prostu tutaj odpowiednio do siebie dostosować. Takie koktajle właśnie, czy smoothie, czy szejki można kupić gotowe w sklepie, ale na co zwrócić uwagę właśnie?
No oczywiście na skład. Na etykietę. Więc im krótszy, tym lepszy, żeby nie było dodatku cukru. Trzeba też, tak, trzeba też pamiętać, że tak jak na przykład w smoothie, które składa się głównie z samych owoców i warzyw, automatycznie będzie większa ilość cukrów, które naturalnie występują. I może nie być dodatku właśnie żadnych cukrów, słodzików, ale i tak tych cukrów naturalnie występujących będzie więcej. I to nie oznacza, że te smoothie nie jest zdrowe, bo jest jak najbardziej, tylko warto je spożyć na przykład z orzechami. Czyli wypijamy smoothie i do tego jemy garść orzechów i dzięki temu mamy już dobrze zbilansowany posiłek. Pani Dorota, czy dla wszystkich są takie koktajle? Czy tutaj możemy wyróżnić jakieś grupy osób, które no nie powinny spożywać? Trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Raczej nie ma takich grup osób. Jednak osoby, które mają zaburzenie gospodarki węglowodanowej, czyli czy insulinooporność, czy cukrzycę, no to powinny też zwrócić uwagę na to, jak będzie przygotowywany ten właśnie posiłek. Więc przede wszystkim powinno znajdować się źródło, tak jak wspominałam, źródło białka, tłuszczy i błonnika, żeby właśnie ten cały posiłek tak szybko nie podnosił poziomu właśnie glukozy we krwi. To, co też istotne, im bardziej jest rozdrobniony produkt, czyli jak ten koktajl czy smoothie będzie bardzo miał taką kremową konsystencję, nie będzie w nim żadnych pestek, drobinek, no to wtedy jeszcze szybciej podnosi poziom właśnie glukozy. Więc warto jednak dodać na przykład czy siemię lniane, nawet nasiona chia możemy czasem dodać, jeżeli będziemy zaraz od razu spożywać ten posiłek, tak żeby nie podnosił aż tak szybko właśnie poziomu glukozy. No właśnie, przygotowujemy taki koktajl, spożywamy go od razu, tak? Nie zostawiamy go na... Najlepiej go spożyć od razu po przygotowaniu, tak? To w zależności z jakich produktów przygotowujemy. Aha, czyli nawet możemy... Jest tak, że jak wybieramy się na przykład do pracy, no to nie mamy możliwości, szykujemy sobie posiłki na cały dzień, więc nie musimy wtedy od razu... Czyli on się nadaje do wypicia normalnie... Tak, tylko trzeba uważać też, z jakich produktów przygotowujemy, bo na przykład borówki zawierają dużo pektyn, więc po pewnym czasie, jak ten koktajl będzie stał, no to potem może zrobić nam się bardziej taka galaretka czy mus. Po prostu one chłoną, te pektyny chłoną wodę, więc... będzie bardzo gęsty. To już tutaj trzeba na takie kwestie zwrócić uwagę, a tak to może powstać. Barwa może się zmienić, ale pod wpływem... Ale nadaje się do spożycia. Tak, jak najbardziej. Pani Dorota, może przedstawi Pani takie sprawdzone połączenia tych takich, żeby wyszedł po prostu super smaczny koktajl. Taki, że naprawdę się sprawdza. To tak, u większości osób uwzględniam w diecie tak, na przykład koktajl z pomarańczy, z bananu, albo może być na przykład z kefirem, ewentualnie z jakimś napojem roślinnym i ze szpinaku, bo wiele osób też obawia się dodać warzywa właśnie do koktajli. I w tym połączeniu to naprawdę u większości osób się sprawdza. Też połączenie na przykład banan, masło orzechowe, jogurt albo mleko. No to jest też jak najbardziej sprawdzone. Z bardziej takich orzeźwiających koktajli to na przykład koktajl z sokiem z cytryny, z ogórkiem i z jabłkiem. To też jest dosyć takie sprawdzone połączenie. No ale trudno tak jednoznacznie stwierdzić, bo ile osób, tyle gdzieś różnych takich smaków, które osoby lubią. Ale to są takie sprawdzone, które zazwyczaj jak nam wiadło spisie, to... Czyli eksperymentujmy, róbmy pod siebie, pod swoje smaki, prawda? Tak, często jest tak, że tak zwane czyszczenie lodówki dobrze się też sprawdza i wtedy wychodzi, że naprawdę można połączyć różne smaki i wychodzi bardzo smaczny posiłek. Mm-hmm. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się już za tydzień.